Cześć, z tej strony Edyta z bloga Zakręcony Wege Obiad. Dzisiaj mam dla Was prosty koktajl, który mogą wypić również osoby, które są na poście dr Dąbrowskiej, czyli na poście oczyszczającym, o którym możecie więcej przeczytać u mnie na blogu albo też pooglądać na filmikach. Będzie to koktajl z jarmużu. Tu są dwa liście, jednego jabłka, kawałka imbiru, soku z połowy limonki, tyle ile uda Wam się wycisnąć, szpinaku świeżego, może być też mrożony, taka duża garść i wody. Zaczynamy mielenie. I wystarczy. Pięknie pachnie limonkowo-imbirowo. Nie będzie na pewno taki słodki jak te z bananem, ale będzie równie pyszny. No i mogą je też wypić osoby na poście. Smacznego. Jest lekko kwaskowy, ostry. Ma bardzo fajny imbirowo-limonkowy posmak. Jeśli macie jakieś swoje ulubione przepisy na koktajle, przyślijcie mi w komentarzu, w jaki sposób je robicie. Chętnie je wykonam w kolejnych dniach. Podzielicie się też w ten sposób z innymi osobami swoimi ulubionymi koktajlami, które będę mogła pokazać. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!